Dawno, dawno temu, kiedy świat był pełen magii i wróżek, a po niedostępnych polanach hasały dziwne stwory... O, to nie ta historia. Tak więc dawno, dawno temu była piękna kraina, której mieszkańcy wiedli beztroski żywot. Zawdzięczali to swojemu poprzedniemu władcy. Teraz, gdy rządy objął jego syn, wszystko zaczęło się zmieniać. Młodzieńcza ufność księcia Mirka doprowadziła do tego, że na zamku zaczęły się pojawiać dziwne indywidua. Książę Mirko nie przeczuwał, że wraz z obcymi na zamek sprowadził zło, które czaiło się za każdym rogiem. Witam wszystkich, w pierwszym zagrajmy w Bronie Dwójkę. Zaczniemy od stworzenia zwykłego profilu. Tym nickiem głównie będzie się posługiwał Hirek Heroes Hirczy 98. Oczywiście serię nazywam drewnianą serią ze względu na mój sprzęt, bo jest bardzo kiepski. Ale też swoją drogą wolałem nagrywać się starsze gierki z początku. Więc mi tu trochę tak na rękę. Ale tak mimo tego niektóre gry mi spowalniają dość mocno, ale zobaczymy jak to po prostu wyjdzie w praniu. Ale dobrze, opowiem trochę o tej grze. Została wydana 15 września 2003 roku. Oferuje nam tryb RPG, RTS. Czy to jest takie połączenie tych dwóch? Oczywiście kampania zawiera w sobie to i to. Ale mamy poza tym jeszcze tryb RPG i potyczkę. Oczywiście, RPG to wiadomo, że to jest tryb RPG. Potyczka to jest tryb RTS. Planuję rozpocząć nagrywanie od kampanii, ale mogę też robić czasem tryb RPG albo potyczkę jako osobną. Serię. Albo po prostu zacznę robić tryb RPG po skończeniu kampanii. Dobra, co oferuje nam kampania? Oczywiście można zobaczyć, że kampania jest podzielona na trzy części. Można ustawić poziom trudności. Oczywiście będę grał na średnim. Wszystko co się dzieje w pierwszej części to... Można zobaczyć, ten koleś, który... Robi coś księciowi Mirkowi, nazywa się Kościej. Zostanie książę Mirko przyzwany, bo był pomiędzy tam wymiarami, ale to zaraz się dowiecie się wszystkiego. I po prostu cała kampania pierwsza by się polegała na pokonaniu Kościeja i przywróceniu ziem pod władanie księcia Mirka. Z kolei druga część kampanii
to będziemy walczyli o ukochaną księcia z wrogimi plemionami. A trzecia, jak można zobaczyć, przyleci wielki smok, zagraża terytorium naszego księcia. I będzie zdobywał on legendarne wyposażenie, by mógł stoczyć bitwę z smokiem. Ale no cóż, tyle mojego gadania. Zapraszam was do oglądania. I raczej nas po dialogu nie będzie już trwało tak trochę dłużej ten odcinek. Zamieszczę się trzymać w granicach 15-20 minut. A dialog pierwszej kampanii jest trochę dość długi. Ale po prostu zobaczymy, jak to wyjdzie. Zapraszam. Udało się! Udało! Bogom niech będą dzięki! Witaj, książę! Po tylu latach! Witaj w domu! Kim jesteś? Gdzie ja jestem? Przeklęty kościej! Straciłeś pamięć, książę! Jesteś księciem! Prawowitym spadkobiercą tej ziemi! Podstępnie pozbawionym władzy przez bezwzględnego tyrana i oprawcę Kościeja. Ostatnie 5 lat spędziłeś w międzywymiarowej pustce, zawieszony między bytem i niebytem. Mam tu pergaminy, wszystkie wzory i formuły. Rzucisz okiem? Może później. Czy to ty mnie tu sprowadziłeś? Udało mi się z boską pomocą. Jestem twoim starym przyjacielem. Zwoł mnie Dobromir. Byłem twoim nauczycielem i piastunem. Nic nie pamiętasz? Przez lata próbowałem sprowadzić cię do tego świata. Twój lud oczekuje wybawienia. Kościej zamienia tą żyzną ziemię w pustynię. Siedlisko upiorów, umarlaków i opętanych. Jesteś jedyną nadzieją. Musisz swych wiernych odnaleźć i kościejowe rządy opalić. Zaraz, zaraz. Przypominam sobie. Zabawa, zdrada, kościej. Mówiłeś o moich wojach. Gdzie oni są? Kto nimi dowodzi? Ukrywają się w lasach przed szpiegami kościeja. Wyznaczył nagrodę za ich głowy. Od czasu jak zaczęli go nękać napadami na jego wozy ze zrabowanym ludności dobrem. Najwierniejsi czekają w południowej puszczy. Dowodzi nimi Mieszko, twój wierny kompan. Mieszko?
Druhu, tyle lat. Przysięgam, oswobodzę mój lud. Póki żyję, nie spocznę. Jak odnajdę Mieszka i resztę drużyny? Zaczekaj. Zanim udasz się w podróż, musisz odzyskać dawną sprawność. Nie wiemy, czy użyłem odpowiedniego zaklęcia. Sporo eksperymentowałem. Nieodpowiednie zakrzywienie osi czasoprzestrzennej mogłoby doprowadzić do... Nieważne. Zrób kilka kroków, panie. Jestem gotowy. I tak się rozpoczyna pierwsza część kampanii. O, łaściami z powrotem. Co my jeszcze dialogu nie ma? Nogi masz chyba w porządku. Dobra. Wszystko mam w porządku. To gdzie ta moja drużyna? O bogowie! Cierpliwości, mój książę. Świat nie jest już taki bezpieczny jak dawniej. Po lasach i duktach grasują zbóje, a wilcy i niedźwiedzie, będąc pod wpływem kościołowych czarów, pod grody podchodzą i niewinnych kmiotków znienacka atakują. Potrzebujesz broni. Przygotowałem miecz i tarczę w mojej pustelni. To na wyspie, tuż za kładką. Idź po nie. Tak sobie myślę, że na może w drodze wyjątku ten pierwszy odcinek zrobi dłuższy. Te dialogi były dłuższe niż stawmy są, czoło zdrajcom. Idź, idź. Oczywiście troszeczkę mi się moja myszka zepsuła i gram na zwykłym GSKD-ku na laptopie, ale to jeszcze naprawię. Może zobaczyć, że gra mi chodzi wolniej. I teraz pewnie niektórzy zrozumią, dlaczego moje serie będę nazywał póki co drewnianą serią. No cóż. Pierzątny ekipunek. Czeka nas następny dialog. O. Jak widzisz, marna to broń. Klinga wyszczerbiona, a rękojeść rdza pokryła. Mam nadzieję, że w późniejszym czasie uda ci się zdobyć coś lepszego. Zobaczymy, czy pamiętasz jeszcze lekcję fechtunku. Spróbuj pokonać te dwa magiczne wilki. Przytnę to. A i tak dokładając od siebie, to tylko kwestia czasu, zanim będę miał lepszy sprzęt. Rycerz walczy do samego końca. Oczywiście jakoś mi się też także poprawi. Mam na myśli głównie płynność. Także miałem problemy z mikrofonem na początku. O bogowie! O, przepraszam, panie, kolejny dialog. Krwawisz. Co ja najlepszego uczyniłem? Nic mi nie jest, to tylko draśnięcie. Rannyś, panie, a ranny winien leżeć. Sen siły przywróci i ran gojenie przyspieszy. Nalegam tedy, książę, połóż się spać. Lud w potrzebie, trzeba walczyć, a ty mi o spaniu bajki opowiadasz. Cierpliwości, na swaro życa, cierpliwości. Idź spać w tej chwili. Dobrze już, dobrze. Mogę się chwileczkę zdrzemnąć. No tak, oczywiście, twój lud umiera, a ty będziesz sobie spał najlepszy. Wolałbym książę w założę, ale... Jak prawdziwy książę. I patrz, jeszcze marudny. Nie powiem. Sypiałem już lepiej. Tak. Teraz jesteś gotowy, by ruszyć w świat. Gdzie mam szukać Mieszka i reszty kompanii? W puszczy na południu, za kamienną bramą. Niestety, część mostów jest zniszczona i będziesz musiał skorzystać z magicznych miejsc. Zaklęta w skałach siła przeniesie cię na drugi brzeg rzeki. Niech bogowie mają cię w swej opiece. Bądź ostrożny i pamiętaj, że pod wpływem złego uroku nawet leśne zwierzęta sprzyjają kościejowi. Do zobaczenia, Dobromirze. No,
teraz sobie zdaję sprawę, że jeszcze przed rozpoczęciem kopalni nie powiedziałem kilka rzeczy. Zwłaszcza, że odcinek będzie trwał dłużej niż sam powiedziałem. Rozumiem. Ale no cóż, co mogę powiedzieć siebie? Nie wiem jeszcze, czy to, te wszystkie serie, które będę nagrywał, będą trafiały na moje osobiste konto, czy także na konto, które będziemy kręcić z przyjaciółmi. To jest dość ciekawa perspektywa prowadzenia jednego konta tam w trójkę czy czwórkę. I raz, i dwa. Przynajmniej materiału by nie zabrakło. Oczywiście, jakby coś takiego byłoby, to każdy by dopisywał swój nick w tytule filmu, żeby się potem ludzie nie pogubić. Zdaję sobie sprawę z tego. Jedna osoba na przykład może dać subskrypcję, by oglądać jednego kolesia. A tak naprawdę tam siedzi cztery. Ale to takie małe rozwiązanie. Dla nich kurhany! Nawet gra mi chodzi płynnie niż wcześniej. Oczywiście wcześniej miałem... bardzo dużo problemów z samym nagraniem. Wspominałem o mikrofonie. Jedyny mikrofon, który wcześniej miałem, to był ten wbudowany w laptopa i... Wolę śmierć niż hańbę. Dziwne błędy wyskakiwały, szumy. I to było strasznym takim... Bez wahania. Ociężeniem. Czyli problemem, co ja gadam, ociężeniem. Ciężarem bardziej. O, mamy pierwszy level. Oczywiście. Oczywiście. Drugą serią, którą może będę prowadził równolegle do Polań, będzie Baldur's Gate. Ale no nie wiem, czy się ta gra nadaje przede wszystkim do Zagrajmy Wy. Zastanawiam się, czy można zrobić kilka odcinków ten prezentujących ucisza na zawsze. Baldur's Gate. Czy może robić sobie takie zwykłe zagrajmy? Nie woła na ratunek. Ale to jeszcze się zastanowię. Co nie tam jeszcze miałem? Spell Force. To jest świetna gra. Aczkolwiek mam problemy z nagraniem. Niektóre programy mi odmówiły posłuszeństwa przy niektórych grach. I nie mam pomysłu. Ja chcę sobie poradzić. Na przykład w programie The Story mogę nagrywać tą grę. A innymi programami już nie mogę. Z kolei w programie The Story nie mogę nagrywać Spellforce, bo mnie rozwala do takiego malutkiego okienka. To z kolei innym programem mogę to nagrywać bez problemu. Chyba myśleć wystarczy tyle jak na pierwszy odcinek. Muszę zobaczyć, przeciwników jest sporo. Poczujcie smak żelaza. A, bo chodź, Winszku. Zbijemy cię. Gin śmiercią tragiczną. I te swoją drogą stresuje się. Fechtunek. Oczywiście wielkie podziękowanie. Przeszkadzasz mi książę. Oczywiście chciałem złożyć podziękowania dla mojej koleżanki, która mi udostępniła swój mikrofon. Przynajmniej słuchać mnie o wiele wyraźniej i nie wysypują takie dziwne dźwięki. Mogę to bardzo spokojnie oczynić. Szczerbie miecz, ale się nie poddam. Tak. Bardzo spoko oczynić. Bardzo fajnie mogę to oczynić. Poczujcie smak żelaza. Stres. Muszę się przede wszystkim rozluźnić. Jak umierać, to tylko honorowo. Kwestia czasu, myślę. Rozumiem. Dobra, pobiłeś się. Ja to oczywiście będę kończył.
zrobię zapis i zapraszam was do mojej drewnianej serii Zagrajmy w Polanie 2. W następnym odcinku zajmiemy się dostaniem do naszych towarzyszy. Do zobaczenia.